Wyjątkowy jubileusz wyjątkowego miejsca. Kościół parafialny w Przyworach już od 100 lat jest miejscem modlitwy dla wiernych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której odbył się festyn. Przygotowania trwały wiele miesięcy. Możemy ucieszyć różnymi występami będą. Fantastyczny chór wystąpi w kościele. Oczywiście będzie poczęstunek. Obiad każdy będzie mógł zjeść. Parafia częstuje. Zapraszamy wszystkich przybyłych również na kawę z ciastem. Również parafia częstuje przybyłych gości. I oczywiście bogato zaopatrzony bufet dla wszystkich chętnych. Wierni licznie przybyli na jubileuszową mszę świętą, by wspólnie uczcić stuletnią historię tego sakralnego miejsca. Każdy z nas przez sakrament chrztu staje się świątynią Bożą, a ta widzialna świątynia właśnie ma nam pomóc do wzrostu tej świątyni, którą my jesteśmy przez sakrament chrztu. I dlatego wydaje mi się, trzeba uroczyście obchodzić takie uroczystości jak ta dzisiejsza, aby uświadomić sobie, czym jest Kościół, czemu służy i także o naszym przeznaczeniu, że tu na ziemi nie mamy stałego miejsca, ale do innej niebieskiej ojczyzny zdążamy. Dla nas to jest takie centrum życia duchowego, wiary, naszej miłości, więc takie 100 lat, zresztą jak widać po liczbie mieszkańców, która przybyła, jest dla nas miejscem bardzo ważnym. Kościół jest miejscem tworzonym przez ludzi. Również jego powstanie zawdzięczamy mieszkańcom wsi, którzy dzięki swojej silnej woli stworzyli świątynię w Przyworach. To jest taka relacja z 1910 roku. Parafianie w tamci przekazali do gazety, jak to wyglądało i ludzie się tym przejęli. Także w 1922 zaczęto już budować kościół i niespełna troszkę więcej niż może rok wybudowano kościół, go poświęcono. Podczas obchodów zakupić można było liczne pamiątki, w tym książkę opisującą czasy powstania kościoła. Zysk z zakupów przeznaczony został na rzecz parafii. Mam wrażenie, że są same niespodzianki, jeżeli chodzi o mieszkańców Przywór i o wiedzę, o historii powstania kościoła. Wszyscy mieszkańcy Przywór będą zaskoczeni, jestem przekonany. Obchody jubileuszu były czasem świętowania oraz przypomnienia o sile wspólnoty i duchowej więzi, dzięki którym Kościół parafialny od 100 lat jest pełny wiernych.